trakcie sesji podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Brusy, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez miasto Wejherowo oraz w sprawie przyjęcia aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji miasta Wejherowa do roku 2022. Jednak najistotniejsza uchwała to ta dotycząca wprowadzenia zmian w prognozie finansowej. Przede wszystkim są to zmiany w budżecie, bardzo istotne z tego względu, że bardzo duże inwestycje na terenie miasta Wejherowa robimy. Niektóre one są składane, nie miały pełnego finansowania, więc na sesji przesuwamy środki. Zależy nam, bo jeszcze jest też kwestia realizacji węzła Kwiatowa, który ma swój drugi etap i chcemy, żeby wszystko było, jeżeli chodzi o węzeł Kwiatowa, w 2019 roku zakończone. Dlatego to wymaga skoordynowania budżetu. Ustalono także zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, m.in. fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ulicą Bukową na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu, czy pomiędzy ulicą Ofiar Pieśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala. Przyjmujemy plany zagospodarowania przestrzennego różnych rejonów miasta Wejherowa, które niektóre dłużej trwały, jeżeli chodzi o ich przygotowanie. Dzisiaj one są na ukończeniu. To też daje możliwość, że w tych miejscach Wejherowo się będzie dalej rozwijało już bez problemu, gdyż mieli tam uwagi konserwatorzy, że niektóre elementy musiały być zapisane. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na zadania służące ochronie powietrza związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczny.